Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa i zapraszam do współtworzenia Rozmów Niedokończonych. Już koniec sierpnia. Wczoraj na antenie Radia Maryja gościliśmy panią minister edukacji narodowej. To znaczy, że zbliża się rok szkolny, a dzisiaj w naszym studio pani Małgorzata Waczyńska, pedagog, katechetka i mama. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. A temat: nasze dzieci idą do szkoły, a my razem z nimi. To ile dzieci pani idzie do szkoły? Jedno moje dziecko idzie do szkoły i już bardzo to przeżywamy w domu. A to jest pierwsza klasa, czy? To jest trzecia klasa. A do trzeciej, czyli tak. To już kolejny rok w szkole, tak? Tak, musimy tylko przyzwyczaić się do tego, że wakacje niestety dobiegają końca. Ale jak ma na imię? Moja córka ma na imię Antosia. To Antosię pozdrawiamy, no i pewnie już plecak pakowany. Tak, wszystko prawie jest już powoli przygotowywane, tak. No to od czego zaczęliście? Kiedy jako rodzina zaczęliście myśleć o tym, że zbliża się rok szkolny? Właściwie w połowie sierpnia już zaczynają się takie myśli, że ten dobry czas zbliża się do końca. Musimy się nastawiać, troszeczkę zaczynać wcześniej wstawać, przestawiać się troszkę w naszym myśleniu na to, że zaczną się obowiązki. No nie chcemy, żeby ten 1 września był zaskoczeniem, czy to dla mnie, czy przede wszystkim dla mojej córki. A czyli to są takie nawet ćwiczenia wcześniejszego wstawania, tak? Tak, wdrażamy się już do pewnych obowiązków, przyzwyczajamy się. Nawet takie kupowanie plecaka, tornistrów, innych przyborów szkolnych jest takim właśnie wchodzeniem łagodnym w ten nowy rok szkolny. A Antosia, kiedy idziecie na zakupy, już te wszystkie przybory, plecak, to co tam potrzebne do szkoły kupujecie, to na jakiej zasadzie ten wybór się dokonuje? No te wybory czasami nie są łatwe. Na pewno ja zwracam uwagę na funkcjonalność tych przedmiotów, a Antosia na ich urodę i musimy znaleźć jakąś wypośrodkowaną opcję, która obie nas w miarę zadowoli. Ale w temacie dzisiaj mamy, że idziecie razem do szkoły. To czy to znaczy, że no, trzeba dziecko oczywiście do szkoły doprowadzić, pomachać i odejść? Natomiast czy to znaczy też coś więcej? No zdecydowanie, kiedy dziecko idzie do szkoły, a już zwłaszcza kiedy rozpoczyna klasę pierwszą, to jest wielka rewolucja w życiu całej rodziny. No, ulega zmianie cały porządek życia. Też trzeba brać pod uwagę wartości, które do tej pory nas jakby nie dotykały. Przyzwyczajamy dziecko i wdrażamy do obowiązków i samodzielności. Też musimy swoje dziecko obdarzyć jakąś rozsądną dawką zaufania, aby poczuło się samodzielne i dojrzałe do szkoły. Więc życie całej rodziny tak naprawdę staje na głowie, zwłaszcza kiedy, jak powiedziałam, zaczynamy klasę pierwszą. I rodzice, i dziadkowie, i nawet koleżeństwo już wie, że nie zawsze mamy dla siebie czas, że pewne rzeczy musimy planować, że teraz szkoła będzie priorytetem naszego myślenia i planowania. A ponieważ to już jest trzeci raz, kiedy dziecko idzie do szkoły, jak te poszczególne lata się też zmieniają? Pierwszy rok, no zawsze przełomowy. Pierwszy rok to jest największe wydarzenie i na pewno dla dziecka pójście do pierwszej klasy to jest ogromna przygoda. Wszystko jest nowe, wszystko jest zaskakujące. Nowe koleżanki, nowe przybory, nowy porządek życia. Pierwszoklasista traktuje szkołę jako przygodę i no, rodzina powinna robić wszystko, żeby mu tego myślenia nie zmieniać. Żeby był zafascynowany szkołą. Wspierać, dawać właśnie oparcie w podejmowaniu tych nowych wyzwań. Bo dla pierwszoklasisty to jest całkowita rewolucja myślenia. Jeśli było w dobrym przedszkolu, gdzie zostało dobrze przygotowane i wdrożone do obowiązków, ten start będzie, myślę, że łagodniejszy. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę, że siedmiolatek czy nawet sześciolatek znajduje się w zupełnie nowym środowisku. Wobec niego stawiane są przeróżne nowe oczekiwania. I rodzice są po to, żeby to lądowanie w szkole, że tak powiem, było jak najbardziej łagodne, przyjazne, żeby szkoła była dla niego miejscem niezwykłej przygody, miejscem radości, poznawania świata, nowych przyjaciół, żeby to było miejsce bardzo pozytywne.
Jak w tym dziecku pomóc? No bo trzeba przyzwyczaić dziecko, że jest jakaś grupa, tak? Jest klasa. To są ludzie, z którymi najprawdopodobniej spędzi kilka lat razem przez wiele godzin dziennie. Tak, tak. Teraz po reformie to zapewne będzie już 8 lat. W związku z tym, jeśli tam nie będzie po drodze jakichś przeprowadzek, no to jest na 8 lat wiąże się z konkretnymi koleżankami, kolegami i teraz jak ze sobą współgrać po to, żeby grać dobrze? Nasza córka miała troszeczkę ułatwione zadanie, dlatego że do pierwszej klasy trafiła ze swoją najbliższą przyjaciółką z przedszkola. Więc miała taki już punkt zaczepienia, usiadły w jednej ławce, jedna drugiej otuchy dodawała, ale większość dzieci nie jest w takiej komfortowej sytuacji. Wtedy myślę, że ogromne zadanie stoi przed wychowawcami. Te pierwsze dni w pierwszej klasie wychowawcy zwykle organizują jakieś zajęcia bliższe zabawie niż nauce. Razem poznają szkołę, odbywają wycieczkę, gdzie jest toaleta, gdzie jest biblioteka, bo dla takiego pierwszoklasisty no szkoła to jest ogromny budynek, gdzie mógłby się zwyczajnie zagubić. I tutaj wychowawcy zwłaszcza, jakby na ich barkach spoczywa to otwarcie dziecko na szkołę i zbudowanie dobrej atmosfery w klasie. No, potem dzieci już samodzielnie, bardzo szybko budują relacje między sobą. Już po kilku dniach możemy dowiedzieć się, z kim się bardziej będziemy przyjaźnić, kto nam troszeczkę mniej odpowiada w klasie. Dzieci bardzo dużo przyglądają się nauczycielowi, obserwują każdy jego gest, każde mrugnięcie powieką. Wszystko dla tych maluchów ma ogromne znaczenie. No i większość się w swojej pani zakochuje, co im bardzo ułatwia to bycie w szkole, obdarzają swoją panią zaufaniem, bardzo chcą się dzielić tym, co się dzieje w szkole. Czyli jak przychodzi dziecko ze szkoły, to ma co powiedzieć. Tak, zdecydowanie. No, przed rodzicem też jest takie zadanie, aby nie bagatelizować tego, co dziecko przeżywa, bo może nam się dorosłym czasami wydawać, że no cóż takiego, jeszcze nie raz znajdziesz się w nowej grupie. Szkoła to jest zupełnie zwyczajna rzeczywistość, natomiast dla takiego pierwszoklasisty to jest zupełnie nowy świat. On jest zachwycony, zafascynowany i bardzo chce się z tym podzielić z dorosłymi. To jest dla niego. A jeśli staje się takim trochę outsiderem z jakiegoś powodu, co wtedy, jeżeli jest jakiś problem aklimatyzacyjny dla dziecka? No na pewno najpierw to rodzice powinni wykazać się taką mądrością, która będzie polegała na dobrym rozeznaniu tej sytuacji. Ja bardzo przestrzegam rodziców i sama siebie przestrzegałam przed jakimś zbyt szybkim wyciąganiem wniosków. Bo mówi pani jako mama i jako pedagog. I jako mama i jako nauczyciel. Czasami to pierwsze wrażenie, jakie dziecko przyniesie z pierwszego, drugiego, trzeciego dnia jest spowodowane zupełnie nie złą sytuacją w klasie, tylko jakimiś emocjami, które się pojawiły. Nie każdy będzie na pewno w klasie jakimś lwem salonowym. Nie każdy będzie najbardziej lubiany, nie każdy szybko nawiązuje relacje. Przynajmniej nie przez wszystkich. Tak, nie przez wszystkich. I do tego też nie powinniśmy chyba dzieci jakoś specjalnie skłaniać. Każdy znajdzie sobie, no ważne, żeby miało jakiegoś jednego przyjaciela, dobrego kolegę, taką jakąś ostoję bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w klasie. Myślę, że to jest prawie niemożliwe, żeby dziecko sobie takiej osoby nie znalazło. Jeżeli by się tak zdarzyło, no to wtedy należy podjąć interwencję, bliski kontakt z wychowawcą i jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego tak się dzieje. Może dziecko ma jakiś problem, którego rodzice nie zauważyli, bo wiadomo, że patrzą na swoje dzieci zupełnie inaczej niż osoba z zewnątrz, tak jak wychowawca. Też nieraz różne problemy mogą wynikać ze zmiany sytuacji, bo do tej pory sytuacja była na przykład dziecko było w domu, nie uczestniczyło może w takiej grupie przez ileś godzin rówieśniczej w tym charakterze, tak? Bo idzie do szkoły. Zanim pójdzie do pierwszej klasy, jednak ma ten rok przygotowania w oddziale zerowym, czy to w przedszkolu, czy w szkole. Więc już to wdrożenie tam następuje, ale często w pierwszej klasie znajduje się w nowym zespole klasowym. I wtedy cała ta adaptacja musi zacząć się właściwie. W nowym środowisku, nowych okolicznościach mogą pojawić się takie jakieś trudności, których do tej pory nie było albo nie zauważaliśmy. Tak, zwłaszcza wśród dzieci, które były otoczone bardzo taką ścisłą troską i opieką, którym mama, babcia z powodu troski i miłości nie dawała jakichś
wystarczającej swobody i wolności. Wtedy dziecko może się pogubić w tym, Czy jak Antosia szła do szkoły, to pierwszy rok zwłaszcza, a teraz drugi i trzeci, to już mówi, mama, ale ja już jestem starsza, ja już coś tam z każdym rokiem, jak się wspina na tę drabinę, to już bardziej taka samodzielna, sama, jak to wygląda? Tak, tak, teraz już pożegnania są trochę krótsze, mniej czułe. Kiedy przychodzę odebrać ją po lekcjach, zwykle bywa w świetlicy, to najczęściej ma do mnie żal, że za szybko przyszłam, bo tam się dopiero rozwijała zabawa w świetlicy. W pierwszej klasie to mamusiu przyjść jak najszybciej, potem pytała panią pracującą w świetlicy, ile to jeszcze do tej godziny, którą wyznaczyłam. A teraz czuję się w szkole coraz swobodniej. Porusza się też pomiędzy starszymi uczniami, poznaje nauczycieli, nawet tych, którzy nie mają z nią bezpośrednio zajęć. Czuję się tam już u siebie. To był taki wyraźny moment, kiedy zabrała mnie na spacer po szkole i pokazała miejsca, które już poznała. Popatrz, mamo, tutaj mam taką lekcję, tutaj taką, tu jest sala, tu jest WF. Już poczuła się jak u siebie. Tak, to było takie bardzo wzruszające i sympatyczne, że szkoła to jest jej miejsce. Ale to jest jakiś przełom, tak? Też kiedy dziecko zaczyna pokazywać rodzicowi, czy może starszemu rodzeństwu, czy komuś, koleżance, koledze, swoją szkołę. To jest moja szkoła z akcentem na moja. Tak, to jest taki wyraz takiej dojrzałości, przywiązania do tej szkoły. No dzisiaj nawet w wakacje, kiedy gdziekolwiek przejeżdżamy w okolicach szkoły, to mimo że wszyscy to wiemy, to Antosia komunikuje to z dumą i radością. O, tutaj stoi moja szkoła. Mimo że wolałaby jeszcze przedłużyć wakacje. No tak, ale to jest pewnie taki zawsze czas, ten przechodni, gdy się już wrzesień zacznie, to... No jednak wakacje są dość długie, więc musimy i my dorośli, i dzieci musimy rzeczywiście zmienić swoje myślenie i ten początek września może być taki troszeczkę trudny dla nas. A co jest takiego też... Może na co nie zwracamy uwagi z tym pójściem dziecka do szkoły? Może... Prawdę mówiąc, taki zaskoczony trochę jestem tym, że nawet wcześniej wstajecie. To jakoś takie te ćwiczenia przygotowujące do 1 września. Bardzo, bardzo ciekawy też sposób przygotowania, żeby dziecko no, miało łatwiejszy start od 1 września. To jest... No, zdecydowanie, zwłaszcza, że no, akurat no, jesteśmy trochę śpioszkami, nasza rodzina i w wakacje mogliśmy sobie pozwalać na więcej. I właściwie nic nie kontrolowało naszego życia. No, wychodziłyśmy na spacer, szłyśmy po zakupy, robiłyśmy, co nam w tym momencie przyszło do głowy. No a jednak to dowożenie do szkoły, wszystko ograniczone planami lekcji, dojazdami, to jest jakiś rytm, w którym musimy wejść. Myślę, że będzie to łatwiejsze, jeżeli te ostatnie dni już powolutku będą nas w taki rytm wprowadzały. A trzecia klasa to jest taka klasa, kiedy jeszcze są zajęcia z jednym nauczycielem, czy...? Większość zajęć jest z jednym nauczycielem, natomiast akurat... W tym, w którym większość dzieci jest zakochanych. Tak, pani właśnie te panie w klasach 1-3 najczęściej są ogromnymi autorytetami. Pani powiedziała, to jest najświętsze słowo, jakie może być. No, bardzo mnie to cieszy, bo kiedy pracuję z klasami młodszymi, to też jako nauczyciel doświadczam tego, że dzieci mają do nauczyciela ogromne zaufanie. Jest to ogromna odpowiedzialność. Tak, bo to z drugiej jest strony... kształtowanie się dziecka w takich relacjach społecznych. Zdecydowanie. Także wszystko, co się dzieje poza procesem nauczania, ma ogromne znaczenie i wpływ na te dzieci. Rzeczywiście, jak urobimy je w tych pierwszej, drugiej, w tych najmłodszych klasach, takich uczniów i takie dzieci będziemy mieć później. Także to jest takie niezwykle istotne. No i staramy się też z całych sił w domu właśnie Antosię tak pozytywnie nastawiać do szkoły. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne i to może poprowadzić dziecko taką dobrą drogą. A o szkole to częściej rozmawia bardziej z tatą, czy z mamą, czy z dziadkami? No raczej z mamą, choćby dlatego, że ją akurat tak się układa, że do szkoły ją zawożę i odbieram, więc te pierwsze informacje wpływają do mnie. Nie, tata jest od takich spraw bardziej pozaszkolnych, towarzyskich, jakiegoś filozofowania wspólnego też czasami. A czy to jest taka prawidłowość w ogóle u dzieci, czy też na przykład chłopcy częściej rozmawiają na temat szkoły z tatą?
tak, z mężczyzną, dziewczynki z mamą, z kobietą, czy też może to jest na początku nauczania, pierwsza, druga, trzecia klasa, że to jest prawie zawsze mama, a może później z wiekiem. No chyba jest tak, jak ojciec powiedział na końcu, że rzeczywiście na początku te obowiązki takie opiekuńcze bardziej chyba w większości rodzin przejmuje mama. No tatusiowie pracują, część rodziców jest za granicą, pracują w różnych godzinach, więc takie ta codzienna opieka nad dziećmi chyba najczęściej spoczywa na mamusiach. I dlatego to mama jest tym pierwszym takim powiernikiem szkolnych tajemnic, spraw. Mama pomaga najczęściej w odrabianiu lekcji, chociaż u nas bywa to różnie. Bywa to różnie. Czasami też tata te zadania podejmuje. A jak państwo też odrabiają te zadania domowe z dziećmi? No bo szkoła to jest nie tylko sprawa związana z tym, że tam idę, jestem ileś godzin, ale szkoła, tak jak pani powiedziała, to dziecko żyje szkołą tak, że po powrocie, no zwłaszcza są też zadania domowe, które mają nam pomóc tę wiedzę, którą w szkole zdobyliśmy, utrwalić. Tak, uważam jako nauczyciel już, że zadania domowe to jest bardzo istotny element edukacji, bo dziecko spędza w szkole 4-5 godzin, to może być tylko albo aż, ale później, aby ta wiedza została pogłębiona, usystematyzowana, utrwalona, konieczna jest praca w domu. A myślę, że prace domowe, takie nawet pisemne, niezbyt skomplikowane, motywują do tego, żeby do tych podręczników zajrzeć i zobaczyć, co się działo w szkole. No, u nas jest sytuacja troszkę bardziej złożona, bo Antosia jest w szkole muzycznej, więc odrabianie lekcji zadanych przez wychowawcę to jest... Szkoła muzyczna to jest szkoła od razu... Tak, to jest szkoła ogólnokształcąca, więc wszystkie przedmioty programowe są przeplatane przedmiotami muzycznymi. No więc u nas codziennie istotnym elementem odrabiania lekcji jest ćwiczenie gry na instrumencie. A to jest jaki instrument? To jest pianino. Czyli taka podstawa, bo pianino to jest chyba takim podstawowym instrumentem. No dlatego ten instrument wybraliśmy, że może być to instrument, który będzie jakoś towarzyszył, niekoniecznie zawodowo, ale może jej towarzyszyć przez całe życie. Ale też szkoły artystyczne i te przedmioty artystyczne, no one zawsze wymagają też jeszcze, powiedziałbym, bardziej cierpliwego, wytrwałego i systematycznego przygotowywania. No tak, właśnie cała nasza rodzina i sama uczennica, bardzo jesteśmy wprawiani w sztuce cierpliwości, bo rzeczywiście inne dzieci pewnie w tym czasie biegają po podwórku, a my mamy swoje obowiązki. No, Antosia nie zawsze jest zadowolona z takiego obrotu sprawy, ale... A już jakiś mały, coś mini recital był może? Tak, akurat szkoła przewiduje 2-3 razy w roku takie małe popisy dla rodziców, więc tam każdy instrumentalista ma swoje 3 minuty na wystąpienie na wielkiej scenie, na brawa, na kwiaty, lody z rodziną później, więc... To jest ważne, żeby ta praca tych dzieciaczków, ten wysiłek naprawdę ogromny, który wkładają, był doceniany. Tak. Wiadomo, że dzieci myślą krótszymi etapami czasu, więc ocena na koniec roku to jest za mało dla nich. Potrzebują systematycznego oceniania, nagradzania i motywacji. A to, że są również starsze dzieci w szkole, młodsze dzieci w szkole. Jak tutaj taki rozwój dziecka, jestem już w trzeciej klasie, jak trzecioklasistka patrzy na pierwszaki, no i na te starsze dzieci? Na pierwszaki patrzy z taką dojrzałą troską. To jest takie troszeczkę może czasami zabawne, kiedy mówi, a dzisiaj jakiś pierwszaczek pytał, gdzie jest toaleta, a ja go zaprowadziłam. Czuję się taki pierwszaczek. No jest to od niego pewnie niewiele wyższa, ale czuję się taka dojrzała i chcę się podzielić tym, co już w tej szkole osiągnęła. Przynajmniej w szkole, w której jest moja córka, starsi uczniowie otaczają ogromną opieką i troską maluszków. Także jest to zespół szkół, w którym są od pierwszej klasy aż do maturzystów, więc przewijają się tam młodsi, starsi i naprawdę, kiedy w pierwszej klasie te maluchy były zagubione, bo to wielki budynek, różne sale, to często starsi uczniowie służyli im pomocą, gdzieś zaprowadzili, zapytali, dlaczego płaczesz, czy coś zgubiłeś. To było takie bardzo budujące, że to jest szkoła, która zapewnia mojemu dziecku bezpieczeństwo. A teraz właśnie takie relacje związane z
panią na świetlicy, z, może z pielęgniarką, bo nie wiem, w szkole tak, jest raczej, tak, pielęgniarka. Jak tutaj cały ten personel, który troszczy się, no to nie jest wychowawca, ale to są osoby przyjazne, które również w życiu tego małego człowieka już są obecne i jak tutaj dziecko się odnajduje, bo pani wychowawczyni, no to jest obrazkiem, a reszta? Na początku w pierwszej klasie to był jakiś ogrom wydarzeń, ogrom osób, które się wokół mojej córki przewijały i ona nie pamiętała imion pani, troszeczkę ją tak to denerwowało, że ciągle ktoś, jakaś pani powiedziała, że mam gdzieś pójść, usiąść, a ja nie wiedziałam, co to za pani, no ale to był okres adaptacyjny. Teraz czuje się w szkole bardzo dobrze i wie, do kogo może się z jaką sprawą udać. Tak samo my rodzice. Jestem zupełnie spokojna, że moje dziecko jest pod dobrą opieką. Kiedy widzę, na przykład córka zgłosiła, że tam na świetlicy był jakiś problem, bo jakaś koleżanka do mnie brzydko powiedziała, no to następnego dnia sprawę wyjaśniliśmy, kto był świadkiem tego wydarzenia. Także na pewno czuję się tam bezpiecznie i te wszystkie osoby, które się wokół niej, czy to pani pedagog, czy nawet panie, które pracują na portierni, one już te dzieci znają i są w stanie udzielić pomocy w każdej sytuacji, zwłaszcza temu młodszemu uczniowi. A pani jest mamą, ale też jest właśnie nauczycielem, pedagogiem, jest katechetą, więc może od tej drugiej strony, gdyby pani zechciała popatrzeć teraz na dziecko, no i powiedzieć, jak to wygląda od strony nauczyciela, od strony pedagoga, takie przyjście dziecka do szkoły. Pierwsza klasa, ale też kolejne. Zwłaszcza w pierwszej klasie, kiedy staję przed nową grupą dzieci. Część z nich znam, bo uczyłam w zerówce w tej samej szkole. Część to są dzieci, które chodziły do innych przedszkoli. Też odczuwam pewnie taki, może troszeczkę mniejszy, ale na pewno stres taki jak pierwszoklasista. Staję przed nową grupą. Widzę dzieci, które niektóre może jakąś obawę odczuwają, czy to przed samą szkołą, czy przede mną, bo jestem dla nich osobą obcą. I też potrzebuję tego września, tego czasu, aby stworzyć z tymi dziećmi relacje. I tak naprawdę ten początek, ta pierwsza klasa zwłaszcza, materiał programowy to jest jedna rzecz, a budowanie relacji z klasą, z grupą, poznawanie tych dzieci, to jest niezwykła też dla mnie przygoda, bo każda grupa, każda klasa, każdy zespół klasowy to są zupełnie inne dzieci. Poznaję ich rodziców. To też jest bardzo ważna relacja, która najczęściej ułatwia mi pracę z tymi dziećmi, choć nie zawsze tak niestety bywa. Rodzice też mają swoje doświadczenia szkolne, które przenoszą często na to, co się będzie działo z ich dziećmi. Mają różny stosunek do szkoły jako instytucji, do katechety, do wychowawcy i z tymi wszystkimi osobami musimy budować relacje. Więc dla mnie grupa pierwszoklasistów to też jest wyzwanie. To jest zaproszenie do jakichś nowych znajomości. No, to trudno mówić o przyjaźni, bo to nie jestem na tym samym poziomie, ale nawiązujemy relacje, a sama doświadczyłam, że bez zbudowania dobrej relacji z dziećmi niczego ich nie nauczę tak naprawdę. Choćby potrafili wszystko na pamięć, to ta lekcja przechodzi obok, jeśli nie mam dobrej relacji z klasą. A to budowanie relacji z rodzicami, jak tutaj ta relacja jest budowana? No, pani buduje dwojakie relacje, jako rodzic swojej córeczki, ale też jako nauczyciel z rodzicami innych dzieci. Tak, dlatego jestem w szkole dostępna, wiadomo, że w godzinach swojej pracy, kiedy są zebrania z rodzicami, mimo że nie jestem wychowawcą, też jestem zawsze na nich obecna. Rodzice wiedzą, że mogą się do mnie zwrócić, mogą zadzwonić do szkoły. Niektórzy nawet mają jakiś mój numer prywatny, jeśli jest jakaś ważna sprawa. Także z rodzicami współpraca układa się dobrze, jeżeli się też dobrze zacznie. Ja bardzo się spodziewam od rodziców i bardzo potrzebuję, żeby rodzice obdarzyli szkołę i mnie zaufaniem. To jest konieczna podstawa do tego, żeby sam rodzic był do mnie i do mojej pracy pozytywnie nastawiony. Jeżeli oczywiście później doświadczenie może to weryfikować, nie wszystkich da się zadowolić i uszczęśliwić, ale to jest bardzo ważne, dlatego że to się też przekłada na stosunek uczniów. Do przedmiotu, do szkoły, do mnie, do nauki.
to jest bardzo, no dzieci są lusterkiem swoich rodziców. Nie wiem, czy rodzice są tego świadomi, że mimo, że ja rodzica bardzo dobrze nie znam, a czasami nie znam w ogóle, to przebywając z dziećmi bardzo dużo wiem o tym, co się o szkole mówi w domu, co się mówi w domu o katechezie, czy dziecko jest motywowane, czy też niekoniecznie. Te relacje to są powiązane z sobą niemalże jak pajęczyna. Tutaj wszyscy na wszystkich oddziałujemy. Czyli gdy dziecko jest takim lustrem, no to jak już później rodzic pojawi się w szkole, to można powiedzieć, że pani już trochę zna. No prawie można go, tak, jako rodzic doświadczyłam też tego właśnie, przypadkowo dowiadując się, że wychowawczyni w przedszkolu, wychowawczyni grupy, w której była moja córka, bardzo wiele rzeczy o mnie wie i to nawet takich, którymi ja bym się może nie dzieliła, bo były to rzeczy dosyć prywatne, ale dzieci są otwarte. I dzieci się chętnie dzielą tym, co jest dla nich ważne, a jeszcze nie mają takiego wyczucia, czy to wypada pani powiedzieć, czy to się nadaje do jakiegoś upubliczniania. A jak w związku z tymi zmianami, które teraz następują, jak pani postrzega te zmiany w systemie edukacji z punktu widzenia nauczyciela i rodzica? Ja przez pierwsze 9 lat mojej pracy pracowałam w gimnazjum. Wiadomo, że praca była różna, bo wszystko zależało od tego, jaki to był zespół klasowy, czy klasy były liczne, czy mniej liczne. Dużo tam przeżyłam naprawdę i zdobyłam ogromne doświadczenie, ale póki co jestem optymistycznie nastawiona względem tej zmiany systemu szkolnego, aby szkoła podstawowa miała 8 klas. Sama taki system przeszłam. Uważam poza tym, że 3-letnie liceum to było coś niemożliwego. Wręcz matura była w dużej mierze jakaś tak przygotowywana na prędce, bo tego czasu było mało. Więc chociażby z tego względu jestem do tych zmian nastawiona pozytywnie. Choć wiem, że wielu nauczycieli obawia się o utratę pracy. No sprawa jest złożona i tak naprawdę po 9 latach, kiedy wszystkie te zmiany wejdą w życie, będziemy mogli się na ten temat wypowiedzieć. Co do mojej córki, akurat w jej szkole ten system wiele nie zmienia, bo tylko jakby przeszeregowanie klas następuje. Więc zresztą w szkole artystycznej jest inaczej. Zobaczymy, czy będzie kontynuowała ją aż do matury, czy wcześniej zmienimy. A jak liczne są klasy? W szkole, w której jest moja córka, 25 osób było w pierwszej klasie, czyli ta maksymalna liczba. Czyli to jest sporo jednak. To jest sporo. Takie maluszki, gdy mamy... Myślę, że wychowawczyni miała naprawdę ogromne zadanie, zwłaszcza na początku roku szkolnego, kiedy one były takie jeszcze zagubione, trochę przerażone. To wychowawczo zbudować taki duży zespół. Na pewno zadanie, które wypełniła pani wychowawczyni, było bardzo wymagające wiele pracy. Zaprosimy także słuchaczy do naszych rozmów. Pani Małgorzata Waczyńska, pedagog, katecheta, mama Antosi, jest dzisiaj naszym gościem. A temat rozmów: nasze dzieci idą do szkoły, a my razem z nimi. Może państwo właśnie są w takiej sytuacji, to będzie na pewno także ciekawe usłyszeć, jak państwo przygotowują się do tego pierwszego, no w zasadzie 4 września w tym roku, tak. Bo nieco później dzieci pójdą do szkoły z racji tego, jak ten 1 września przypada. Numery 657-0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657-0012 południa. Telefony w naszej rodzinie 536-600-300, 536-600-400 i zagranica 657-0013 i 657-0014. Zapraszamy państwa. O szkole dzisiaj rozmawiamy i o pójściu szczególnie do niej 4 września w tym roku. A podstawa programowa, czy tutaj pani jako mama przegląda tę podstawę? Jak to jest, czy w ogóle rodzice są zainteresowani podstawą programową, czy na przykład na spotkaniach, na zebraniach o czymś takim się mówi? No, czy to są takie zebrania, no jak się córka zachowuje, jakie ma oceny, a już co tam jest nauczane, to może mniej? Podstawa programowa w głównych założeniach jest przedstawiana na zebraniach z rodzicami. Natomiast nie jest czytana szczegółowo i omawiana, bo na pewno
dla rodziców byłaby to, może nie byliby zainteresowani aż takim głębokim. Ale pani też rozumiem jako mama, nie tak, że na przykład po 15 sierpnia, kiedy się przygotowujecie do szkoły, to pani podstawy nie, programu. Nie, zupełnie. Tutaj mam zaufanie całkowite do szkoły i do nauczyciela, który tą podstawę realizuje. I tak nie byłabym w stanie pewnie rozliczyć pani wychowawczyni z realizacji podstawy programowej. Także to myślę, że większość rodziców to nie byłaby w tym aż tak wnikliwie zainteresowana. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może się zgłosić do wychowawcy i tę podstawę sobie przeczytać od początku do końca. A jeszcze może pytanie o tatę. No bo skoro idziemy do szkoły, nasze dzieci idą do szkoły, no to jeśli jest tata w rodzinie, a tego no, wiadomo, wszystkim też życzymy, żeby te rodziny były pełne z racji choćby tej, że dzisiaj nieraz bywa i emigracja, no i różne sytuacje losowe. Ale jak tata przeżywa też to pójście dziecka do szkoły? Czy tutaj coś się zmienia? Ja wiem, że może pani publicznie... Nie, bo jestem w stanie Może pani pochwalić męża publicznie. Kiedy Antosia szła do przedszkola, tata przeżywał to ogromnym drżeniem serca i wzruszeniem. Bardzo się troszczy o córkę do dzisiaj, więc odprowadzanie dziecka do przedszkola było zdecydowanie moim obowiązkiem, bo tatusiowi serce by pękło, kiedy trzeba było płaczące dziecko na początku od nas odrywać. Kiedy szła do pierwszej klasy, tata też był bardzo przejęty tym, jak sobie poradzi w tej nowej sytuacji. A taki dumny. Tak, dumny, że jest już... Jest dumny wtedy, gdy dziecko rośnie i idzie do pierwszej klasy. Ma przed sobą jakiś cel do osiągnięcia, bo mężczyźni to są raczej tacy bardziej celowi, tak? Tak, tata jest bardzo, bardzo jest dumny z córki, więc właśnie takie w naszej rodzinie to się nazywa nocnymi rozmowami, bo mama jest od takich rzeczy konkretnych, odrób lekcję, tu posprzątaj, tu się pobawimy, a z tatą są takie właśnie te nocne rozmowy, takie bardzo długie, czasami w noc się ciągnące, wręcz zwierzenia i wtedy właśnie moja córka dzieli się z tatą swoimi sukcesami, swoimi wątpliwościami. Tata jest takim ogromnym wsparciem też emocjonalnym. I oczywiście każdy sukces, każda piątka, każdy popis instrumentalny, no, tata niemalże pierś do medalu wypina, bo jest bardzo zadowolony i cieszy się wszystkimi sukcesami córki. Także no, akurat mój mąż jest bardzo troskliwy i no, martwi się o to, co się dzieje w szkole, pewnie nawet bardziej niż ja, dlatego dopytuje, a czy wszystko w porządku, czy na czas, czy pani była miła, czy pani w świetlicy tam dopilnowała, co było na obiadek. Także takie wsparcie ze strony taty to też jest istotna rzecz, a to u mężczyzn nie jest takie oczywiste. A dobrze, jeśli jest. Bardzo dobrze, jeśli jest. Myślę, że dziecko potrzebuje wsparcia ze strony całej rodziny i zainteresowania. No, tak jak już wcześniej powiedziałam, że dla nas to, co się dzieje w szkole, te emocje, które przeżywa dziecko, zwłaszcza młodsze, może nie są aż tak bardzo warte uwagi, nie są jakimś szczególnym wydarzeniem, a dla dziecka to jest jego świat, to jest... Tak, bo my już przez coś przeszliśmy w życiu, tak? Widzimy, że życie przyniesie jeszcze poważniejsze wyzwania. Tak, że nas wyzwania. Zaskoczy, że będziemy mieli większe problemy. Ale dla tego dziecka właśnie się te wyzwania rozpoczęły i w tym momencie dla tego dziecka dla niego to wyzwanie jest, to, jest tak, największe. To jest coś najważniejszego, nie wolno nam tego bagatelizować. Mamy telefon, więc posłuchajmy. Bardzo proszę, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z panią Brzega, jestem matką 5 dzieci. Rok po roku miałam te dzieci. No i te dzieci chodziły, wiadomo, do klasy 1, 2, 3, 4, 5. No najgorsze były wywiadówki, bo wszystkie o jednym czasie i o jednej godzinie, bo tak było u nas. I proszę sobie wyobrazić, że nie miałam żadnych problemów. Gratulujemy w takim razie pani Janino. Dziękuję za to, że pani zadzwoniła, no i też pochwaliła, no w zasadzie swoje dzieci, tak? Ponieważ... Taka dumna mama, to tak. Bardzo przyjemny telefon. Jeśli nie było tych problemów. Dziękujemy bardzo pani Janino.
pięcioro dzieci, pięć wywiadówek, wszystkie jednocześnie, jak sobie poradzić? W szkole, gdzie pracuję, wywiadówki są zwykle ustalane w bardzo podobnych godzinach, ale wychowawcy dysponują dużą ilością czasu i na pewno każdy rodzic, który zechce, no wiadomo, że sam ustala jakąś kolejność odwiedzania tych wychowawców, ale zapewniam, że jeżeli tylko chce kontaktu z nauczycielem, to czy na wywiadówce, czy w każdym innym możliwym momencie jest to do zrobienia. Naprawdę nauczycielom też bardzo zależy na kontakcie z rodzicami. Czy rodzice szukają kontaktu z nauczycielem? No z wychowawcą może częściej, ale z nauczycielami poszczególnych przedmiotów? Czy tylko od wielkiego dzwonu, jak coś się dzieje takiego już, no, że trzeba, no to trzeba? No wychowawca to najczęściej, choćby z urzędu, a nauczyciele przedmiotów, no to niestety często tak bywa, że dopiero kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo oceny niedostatecznej, czy jeżeli nauczyciel zgłosi wychowawcy, że chciałby zobaczyć się z rodzicami tego i tego ucznia, no jeszcze dobrze, jeśli ten rodzic jest na wywiadówce obecny, bo to też różnie wygląda. Rodzice bardzo chętnie, aż sami się dziwimy, bo część rodziców ma taką obawę, że przyjdę do szkoły i teraz mi powiedzą, że Jasio nie policzył, zgubił ołówek, kogoś pobił i że dostanę tylko po głowie. Ale mamy też im do przekazania zdecydowanie więcej takich pozytywnych naszych odczuć. Bardzo jest przyjemnie pochwalić naszego ucznia przed jego rodzicami. A rodzice tak jakby się tego ze szkoły nie spodziewali od nas. Naprawdę? Najczęściej tak jest. Jeżeli chce z kimś rozmawiać, to a co on znowu nabroił? Nie, nic nie nabroił. No zaskoczył mnie, że nauczył się czegoś w ciągu jednego dnia. No myślę, że czasami rodzice mniej wierzą w możliwości swoich dzieci niż to by się przydało. Czyli to tak, jeżeli będzie wywiadówka, proszę Państwa, to warto pójść posłuchać, bo a nuż będzie coś dobrego. Zdecydowanie. No, wywiadówki właśnie to nie jest taka okazja, żeby teraz rodzicom nagadać, ale żeby nawiązać z nimi kontakt i podzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi też zachowania dziecka, jego relacji w klasie. A jeżeli któryś z rodziców, no tak, no jakby ma daleko do szkoły w takim znaczeniu, że no na tych wywiadówkach się nie pojawia, że to widzą Państwo, że ten kontakt jest jakiś taki toporny, to co wówczas? No jeżeli jest taka potrzeba, to wzywamy rodzica do szkoły wtedy już pisemnie, no ale to jest w sytuacji, kiedy dzieje się coś ewidentnie złego. Też w szkole dostępny jest telefon do rodziców. Każdy wychowawca, jeżeli mamy taką potrzebę, to tego telefonu używamy, wtedy przekazujemy jakieś istotne informacje, ale są to zawsze dla nas takie sytuacje przykre, bo czasami można dojść do wniosku, że na dobru tego dziecka, no to zależy nauczycielom, wychowawcy, a rodzicom trochę mniej. To jest bardzo smutne. Jest jakiś powód, no, pewnego zaniedbywania tego. Tak, to jest zwykle bardzo przykre, bo niebywale istotna jest współpraca i to, żebyśmy i szkoła, i rodzice jakby w tym samym kierunku prowadzili dziecko. To naprawdę owocuje i nie tylko w tych sytuacjach trudnych, ale również dotyczy to uczniów wybitnie zdolnych. Było to możliwe, teraz powiem jako starszy, w naszych czasach i jest to możliwe również tak, dzisiaj, oczywiście, że szkoła oczywiście może prowadzić wraz z rodzicami w jednym dobrym kierunku. Tak, tak. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Ja dzwonię z Niemiec. Przybywam w Niemczech, a po prostu mam wnuczkę maleńką, chodziła do pierwszej klasy i jest bardzo sympatycznym, milutkim dzieckiem, ale być może nie z formy, jak to bywa, prawda, u dzieci takich maleńkich. No, pani katechetka po prostu do dzieci się wypowiada, zwraca się tak, że pójdą do piekła, bo są tam, prawda, niegrzeczne. I maleńka moja wnuczka bardzo to przeżywa. Babciu, powiedz, że ja nie pójdę. A dziecko od wczesnych lat odmawia różaniec, modli się, jak babcia żyła, prawda, więc razem sobie odmawiały. No także to taka jest, no, tam odnośnie innych pań też mam uwagę, ale to już po prostu zostawiam. No, szczęść Boże i dziękuję. Dziękuję Pani Zdzisławo. Pozdrawiamy przy tej okazji wnuczkę serdecznie. No, mamy też mógłbym odpowiedzieć, ale mamy Panią pedagog i Panią katechetkę w studio.
No, to taki smutne i przykre, co powiedziała słuchaczka, ale pewnie i takie przypadki mogą się zdarzać. No i wśród nauczycieli, wśród katechetów są ludzie, którzy no, w różny sposób mogą panować bądź nie nad swoimi emocjami. No na pewno, jak będziesz niegrzeczny, pójdziesz do piekła, to nie motywuje do niczego, a wręcz może nastawić wrogo dziecko do nas. No, czasami wobec uczniów powiedzieć taką trudną prawdę, to jest wielkie wyzwanie, ale trzeba się zawsze zastanowić, co ja mam na celu. Czy wiadomo, że z dziećmi młodszymi o tych trudniejszych sprawach no, nie rozpatruję kwestii potępienia w klasie pierwszej ani drugiej. Potem już przy okazji przygotowania do spowiedzi ten temat się pojawia. Natomiast no, jest to wszystko kwestia delikatności przekazu. Na pewno pani katechetka tak by radykalnie tam w piekle nie umieściła tych maluchów. Natomiast na słowa trzeba bardzo mocno uważać wobec dzieci. Nieraz też dobrze, że to Pan Bóg nas rozlicza, bo... Tak, a nie ludzie. Jakby ludzie nas rozliczali, to by różnie również pewnie i z nami było. Tutaj pani wspomniała o wnuczce, w związku z tym może powiedzmy też o roli dziadków w takim przygotowaniu i później w towarzyszeniu dziecku w szkole, zwłaszcza temu dziecku młodszemu. Bo dziadkowie no to są tacy, no nieraz w telefonach, które mamy od dzieci, bo na antenie Radia Maryja czy telewizji mamy również programy dla dzieci, no to teraz zwłaszcza w wakacje mówią dzieci, a jesteśmy u dziadków na wakacjach. I to są zawsze bardzo udane wakacje i radosne i dobre i pewnie dzieci bardzo się też cieszą, mogąc być z dziadkami. No ale powiedzmy sobie szczerze, że dziadkowie też występują i powinni występować w ciągu roku szkolnego. Zaraz wrócimy, mamy telefon, bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Kłaniam się ojcu i gościom serdecznie. No, oczywiście słuchaczom, telewidzą bardzo serdecznie. Otóż usłyszałem to, co w tej chwili państwo mówiliście i ta pani, która mówiła, i przypomniałem sobie taką historię. Byliśmy teraz, jak byliśmy w Częstochowie amerykańskiej, poszliśmy później, no wiadomo, że trzeba coś zjeść, jak się jest w Ameryce, to nie mamy tam, akurat tam domu żadnego i to jest normalne, że się idzie do restauracji i się je, to restauracja nie jest dla zabawy, tylko normalnie prosta restauracja i tak dalej. I co tam żeśmy spotkali, właśnie my wszyscy księdza, którzy byliśmy. Podszedł do nas człowiek, który, no, gospodarz podszedł do nas, Francuz. I ten Francuz mówi, rozmawiamy, mówi, i on wiedział, że księża. I on mówi, że on nie wierzy w Boga. Czy inaczej, że jestem katolikiem, ale w Boga nie wierzę. To dziwny przypadek. Tam w Ameryce. I mówi, dlaczego tak się stało? Bo mówi, gdy był dzieckiem, to właśnie ksiądz jako dziecko straszył go piekłem. Powiedział mu, jeżeli tego i tego nie zrobisz, czy tam to pójdziesz do piekła, albo to i to zrobisz, to też pójdziesz do piekła. I powiedział, on nie chce takiego Boga. Ten człowiek właśnie. Później ojciec Jacek Cydzik, który jest teraz w Toronto, też tam był, miał przy sobie zdjęcie Ojca Świętego Jana Pawła II. Czekaliśmy na niego. On odszedł od nas, po prostu rozpłakał się i odszedł. I później jeszcze raz przyszedł, widać, że płakał, zapłakany mężczyzna, dorosły. I dostał to zdjęcie Jana Pawła II. Podziękował, przyjął. Dlaczego to mówię? Nie można straszyć piekłem. Nie można straszyć piekłem. Bóg jest miłością i nie mówmy o Panu Bogu dzieciom, że jest jakiś straszny czy coś. Mówię normalnie pokazywać całość, prawdę, cnota, wada,
dobry czyn, zły czyn, grzech, coś dobrego, zasługującego i tak dalej. I powiedzieć, że jest to i to, ale nie mówić, że pójdziesz do piekła, prawda? Albo straszyć księcem, straszyć siostrą zakonną i tak dalej. Straszyć Pana Boga. To jest bardzo... Ja tylko mówię konkretnie, co żeśmy parę miesięcy temu przeżyli. Było coś niesamowitego. Trzeba zobaczyć, było tego mężczyznę dorosłego, który, gdy sobie to przypomniał, to normalnie rozpłakał się i uciekł od nas. Widać było, że poważnie płakał, tak. To może tyle. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, ojcze. No i tutaj na przykładzie przez ojca dyrektora pokazanym, jak słowa, jak zdania wypowiadane, no mogą później gdzieś przez całe życie być jakimś takim no, zatkanym kanałem Bożej łaski też. Uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, kiedy przychodzą do szkoły, pierwszy raz spotykają się na katechezie z takim regularnym wykładem katechizmu. Jeżeli są wychowywani w rodzinie wierzącej, która praktykuje, gdzie te rozmowy gdzieś pomiędzy obiadem a kolacją odbywają się w sposób naturalny, to dziecko ma jakąś wiedzę, ale tutaj w szkole niektóre dowiadują się w pierwszej klasie, że był, czy w zerówce, że jest Pan Jezus, że to jest Kościół, że mamy księdza proboszcza. Dla niektórych to jest kompletna, całkowita nowość. I zdaję sobie sprawę, to czasami tak może troszeczkę przerażać, że jest ogromna odpowiedzialność katechety w tych młodszych klasach, bo młodsi uczniowie, tak jak mają zaufanie do wychowawcy, tak do katechety większość z nich ma ogromne zaufanie i każde słowo, które ja powiem na katechezie, bardzo mocno zostaje w ich serduszku. Widać to chociażby, kiedy omawiamy w sposób oczywiście dostosowany do wieku mękę pańską. No, widać, że dzieci bardzo to przeżywają, że one są bardzo wrażliwe. Kiedy omawiamy, czy katechizm przygotowując do komunii, kiedy dzieci już bardziej samodzielnie myślą, one zadają tysiące pytań, one są bardzo chłonne. Jeżeli jeszcze są, to wychowanie religijne odbywa się w rodzinie, wtedy naprawdę można im dać bardzo solidny fundament. To jest ten moment ich życia, kiedy można ich nauczyć miłości do Pana Boga i Pana Boga pokazać. Jeśli tak ta katecheza jest w domu deprecjonowana, dziecko chodzi na katechezę, ale w domu słyszy treści, które są antytezą tego, co na religii. No, czasami ta konfrontacja następuje na lekcji i to jest bardzo trudne i wymaga od katechety ogromnej dyplomacji, żeby z jednej strony jakoś nie uniżyć tej miłości rodziców, nie postawić ich w złym świetle, z drugiej strony poprzeć tego, czego uczą, też nie można. Zdarzali mi się tacy uczniowie i to zawsze wymaga ogromnej takiej dyplomacji i delikatności. Bo bardzo źle czuje się dziecko, kiedy ma dwa takie przeciwne przekazy. W jego głowie tam się jakiś bałagan dzieje. Ono nie wie, kto ma bardziej rację, czy pani, czy mama. I stoi w bardzo trudnej sytuacji. A rodzice są rodzicami. Tak, no chociażby taki autorytet rodzicielski jest naturalny. To jest, choć właśnie niedawno zdarzył się taki przypadek. Na katechezę chodziła uczennica od pierwszej klasy, uczyła się na piątki wszystkiego, ale była nieochrzczona. No bo rodzice zdecydowali, że to będzie, jak już będzie dorosła. Że zdecyduje sobie sama. No, zagadnienie pojawiło się, co teraz z pierwszą komunią. I okazuje się, że dziecko tak w swojej prostocie głęboko uwierzyło, że przekonało rodziców do tego chrztu. Radość moja była ogromna, bo mimo, że rodzice może od tej strony nie wspierali, to jednak byli bardzo dobrze nastawieni życzliwie do swojego dziecka i pozwolili mu tego Pana Boga poznawać. To jest coś niezwykłego. Myślę, że takie momenty należy pielęgnować i o nie dbać, gdyż ta wrażliwość dziecka, ta prostota dziecka, to jest bardzo, bardzo cenne. To w tym momencie może się bardzo dużo wydarzyć w jego życiu. I tutaj warto też przypomnieć te słowa Pana Jezusa. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Tak, tak. Nie róbmy przeszkód. Pan Bóg do serca dziecka trafia na różne sposoby. Nie róbmy przeszkód. Radio Maryja, Telewizja Trwam, prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Ja jestem z zawodu pielęgniarką rodzinną i serdecznie witam księdza prowadzącego i ojca prowadzącego i panią pedagog. I jeśli mogę stwierdzić, genialne połączenie pedagog z katechetą. Wspaniałe połączenie funkcji i serdecznie bym prosiła, żeby pani w gimnazjum uczyła. Tylko w gimnazjum, ponieważ ja już kiedyś wspominałam, jest to etap w szkole dzieci bardzo trudny, to znaczy dzieci są bardzo poróżnione. Dzięki Bogu, że zlikwidowane to gimnazjum, bo w okresie dojrzewania 2 lata wcześniej dzieci wyrwane z podstawówki. No co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, co będzie właśnie, tak jak pani wspominała, bo nie oglądam od początku programu. Dzieci naprawdę, ja bym powiedziała tak, tak zwanymi gadżetami, z Unii, no nie z Unii Europejskiej, ale z Europy, po prostu zaciekawione, a reszta podzielona, patologia dzieci, tak zwane nowobogackie, które obfitują w pieniążki tylko. No i to jest takie poróżnienie, że te dzieci biedne, w szkole funkcjonuje taka sytuacja. Szkoła, pedagog, przepraszam, psycholog, psychiatra, jeżeli są jakiekolwiek problemy. Także, no żeby Pan Bóg się ulitował i żeby to, żeby Państwo sobie to radę dali, bo naprawdę tak jest. Przepraszam, co jeszcze chciałam powiedzieć. Przepraszam, bo nie na temat powiem, ale serdecznie proszę, mój starszy pacjent mówi, że dzięki Bogu, że mamy tak wspaniały rząd, który jest w różnym wieku i to jest nasza siła w Polsce, ponieważ każdy z członków rządu pamięta i wie. I nikt nie powie, że ktoś czegoś nie wie albo nie pamięta. I to jest fantastyczne dbanie o Polaków, wręcz reanimacja. Także, dziękuję, żeby Pan Bóg... dziękuję bardzo Pani Jolanto. Wróćmy jednak do tematu zasadniczego. Tutaj w każdym wieku są problemy dostosowane do wieku. Tak, myślę, że to nie samo gimnazjum było jakimś źródłem zła, bo tu byśmy pokrzywdzili w ogóle ten system, w którym do tej pory funkcjonowaliśmy. Natomiast rzeczywiście to przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum było w takim niebezpiecznym momencie, kiedy nawet kiedy w szkole, gdzie pracuję, dzieci przenosiły się tylko z budynku do budynku obok, ci sami nauczyciele, tam się niby się tak wiele nie zmieniło, to jednak część z nich ulegała takiemu zachłyśnięciu taką dorosłością, z którą sobie nie radziły. I myślę, że stąd wynikały jakieś trudności wychowawcze. Bo brak dojrzałości osobowej jeszcze, brak dojrzałości emocjonalnej, a tutaj takie emocje już tak, pojawiały się. Tak, to jest ten okres dojrzewania, w którym naprawdę burza ogromna dzieje się w człowieku i to nie musimy koniecznie mówić o jakichś dzieciach, które pochodzą z jakichś rodzin z trudnościami. Po prostu no tutaj jakby natura, tutaj biologia działa i rzeczywiście to przerwanie tego procesu, teraz nowy wychowawca, nowy plan lekcji, zmiana, czasami w tych szkołach, gdzie dzieci w ogóle zmieniały szkołę, jakby ten proces edukacyjny, który szedł do 6 klasy i wychowawczy, był przerywany. I to w wielu sytuacjach przynosiło dosyć takie negatywne skutki. Także nauczyciele i pedagodzy w gimnazjach naprawdę mieli bardzo trudne zadanie. Pani powiedziała jeszcze o choćby o gadżetach, o smartfonach. Może powiedzmy, jak to w szkole wygląda, bo dzisiaj dziecko jest takie bodźcowane. Nie wiem, jak Antosia tutaj z różnymi gadżetami stoi. Natomiast no, kiedy większość dzieci już ma jakiś tam dostęp, a niektóre nawet swoje telefony komórkowe i to od w zasadzie kilkulatek już gdzieś tam ma taką styczność, a niektóre mają na własność. A wiadomo, że smartfony no to nie jest tylko telefon i to nie służy tylko temu, żeby ewentualnie być w kontakcie z rodzicem w jakiejś sytuacji awaryjnej, zagrożenia, czegoś takiego, rozłąki, ale smartfon to jest coś więcej, to już jest komputer i ma to plusy, ale może w pewnym wieku ma jeszcze więcej minusów. Tak, pomyślałam, że to tak jak z nożem, można go dobrze wykorzystać, krojąc chleba można kogoś skrzywdzić. I tak samo jest
z tą elektroniką. Z Antosią nie mamy takiego problemu, dlatego że my chyba sami nie jesteśmy zbyt przywiązani do postępu techniki i gadżetów. Tosia ma telefon. Nosi go do szkoły czasami, w te dni, kiedy jest odbierana przez dziadka albo ma dłużej być w świetlicy, więc wtedy może się z nami skontaktować, gdyby coś się wydarzyło. Natomiast w szkole, do której chodzi moja córka, niedawno został wprowadzony regulamin przygotowany przez wszystkie gremia i osoby współdziałające w szkole. Telefony są w plecakach, można je mieć, oczywiście nikt nie robi rewizji, natomiast dziecko może skorzystać z telefonu tylko w sytuacji, kiedy chce zadzwonić do rodziców bądź babci i pyta wychowawcę czy nauczyciela dyżurującego na korytarzu, czy mogę skorzystać z telefonu, ponieważ i podaje powód. Mhm. I myślę, że to jest dobre ograniczenie, bo rzeczywiście dochodziło do tego i też w szkole, gdzie pracuję, że dzieci na przerwie siadały na holu rządkiem i każdy tam coś robił w swoim telefonie, nawet z sobą nie rozmawiały, bo były zbyt zajęte. O, i to jest właśnie, prawda, że przerwa służy wyłącznie temu, żeby gapić się w ekran i być w innym świecie, niż się rzeczywiście w tym momencie jest. Relacje wtedy między rówieśnikami zupełnie nie istnieją. Nie mówiąc już o używaniu smartfonów na lekcji gdzieś pod ławką. Tak, to myślę, że to też jest ogromna rola rodziców, żeby wychować dziecko do umiejętnego i mądrego używania tych technologii, które się pojawiają, które będą się pojawiały. Tego nie zatrzymamy, nie możemy tego też nazywać jakimś złem ogólnym. Natomiast musimy umieć z tego korzystać. Czyli mądrze, rozważnie. No, jeśli dorośli potrafią mądrze do tego podchodzić, to mogą nauczyć tego swoje dzieci. No to jeśli to jest warunkowe zdanie. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca Dariusza i panią pedagog. No jak dzisiaj, to zauważyłam, że dzwonią same babcie. Ja również jestem babcią, ale wychowałam 3 synów. I właśnie... No, nie miałam żadnych problemów. Chciałam powiedzieć, że jak mój syn był w pierwszej klasie szkoły podstawowej, było jedyne spotkanie z panią psycholog w klasie. I co właśnie mogę poradzić tym wszystkim młodym rodzicom? Że dziecko, jeżeli, to już była mowa o tym, jeżeli wchodzi do domu ze szkoły, nie, jeżeli mama wchodzi, prawda, dziecko już jest w domu, załóżmy. I wtedy ono wszystko chce powiedzieć. Ale oczywiście rodzice nie mają czasu i powiedzą, później mi powiesz. A to później to się tak odwleka, że dziecko zamyka się i ono później nic nie mówi. Ja sobie tak wzięłam to do serca, że zawsze ich wysłuchiwałam. A że miałam jeszcze 2 bliźniaków, to jeden mówił i za chwilę drugi to samo. Także powtórka była. Więc zawsze cierpliwie słuchałam. To jest jedna recepta, a druga... To, że u nas w domu nigdy nie mówiło się złych rzeczy na nauczyciela i na księdza. Nigdy. Nigdy. I chyba dzięki temu moi synowie już mają rodziny, ale jak do tej pory wszyscy chodzą do kościoła, a inni mówią tak, co ty robiłaś? No my chodziliśmy do kościoła, dzieci nasze nie chodzą. Właśnie to jest to. Ile razy może były jakieś uwagi, ale ja powiedziałam tak, nieważna jest ocena, ważna jest twoja wiedza. No i niestety to później zaowocowało. I to jest jeszcze, i jeszcze powiem, że właśnie moi synowie należeli do harcerstwa. To jest bardzo, bardzo dobre, bo to jest, tam są takie wymogi, że po prostu trzeba mówić prawdę, trzeba żyć według takich prawideł, jakie tam obowiązują. I uważam, że to bardzo dobre jest, bo no w tej chwili to inne czasy są już trochę, bo dużo tej elektronizacji i te dzieci nie mają tyle ruchu takiego, prawda, więcej, no chociaż też mają inne zajęcia. Ale właśnie to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre. No i w tej chwili jako babcia, no to służę radą mojej synowej, na przykład jak rozmawiać w szkole, ile razy, jak jest jakiś problem. A do mojego wnusia to mówię tak, Jasiu, no wiem, że jesteś niegrzeczna, ale ty się postarasz i będzie wszystko dobrze. No tak, znaczy babcie łagodniej traktują te dzieci jak rodzice, prawda, bo mają więcej czasu.
No chyba wszystko, chyba tyle, o czym mogę powiedzieć. Dziękujemy. No, pozdrawiam serdecznie, z Panem dziękujemy Bogiem. Pani Bernadeto, z Panem Bogiem dziękujemy za podzielenie się doświadczeniem i tymi wskazówkami. Tutaj przeskakujemy też do roli dziadków, o której zaczęliśmy mówić. Dziadkowie na pewno mają takie zadanie wspierające. Słyszałam kiedyś takie określenie, że od wychowywania jest mama i tata, a od rozpieszczania są dziadkowie. I to chyba trochę tak jest. Dziadkowie na pewno mają więcej czasu, cierpliwości, nie są zaangażowani w te codzienne obowiązki, więc mogą czas poświęcić swoim wnukom na taką swobodną rozmowę. I to jest też dla tych dzieci bardzo cenne, bo nawet jeżeli mama i tata rzeczywiście chwilowo nie mają czasu albo są zabiegani myślami gdzieś indziej, to dziadkowie potrafią się na swoich wnukach bardzo mocno skupić. Częściowo może więc przejmują tą rolę rodziców. Ale o czym tutaj jeszcze mówiła przed chwilą słuchaczka, dziecko potrzebuje autentycznej uwagi. Takie pytanie, co było w szkole, i potem już nikt tej wypowiedzi nie słucha, dziecko bardzo szybko wyczuje, że to jest... Albo takie ogólne pytanie padło, tak, na odczepnego, ale nikt tej rozmowy nie... wszystko dobrze? Tak. Jak dobrze, no to dobrze. Tak. I najczęściej wtedy mamy niestety szansę stracić kontakt z dzieckiem. A dziecko jest na to bardzo wyczulone. Ja w ogóle chyba dopiero właśnie na przykładzie własnego dziecka zauważyłam, że taki mały uczeń wszystko doskonale widzi. Drobiazgi obserwuje, jest bardzo czuły, bardzo dobrze pamięta. Coś, co może powiedziałam kiedyś jakoś nieopatrznie, źle sformułowałam swoją myśl, bardzo dobrze pamięta, wsłuchuje się, domaga się reakcji z naszej strony. Więc dziecko bardzo wyczuwa, czy to zainteresowanie nasze jego życiem jest takie głębokie i prawdziwe. A jeszcze różnice materialne między dziećmi w szkole. Czy one są jakoś widoczne, odczuwalne? Jak ewentualnie reagować? Widoczne są, chociażby po tym, jak dziecko jest ubrane, jaki ma plecak, jakie ma przybory szkolne, zwłaszcza w pierwszej klasie, kiedy to wszystko jest takie nowe, właśnie zakupione. Widać te różnice materialne, ale to niekoniecznie musi być źródłem jakichś konfliktów i problemów. To też zależy od nastawienia rodziców do tego, co posiadamy. Bywają takie przypadki, że dziecko, które ma lepszy piórnik, wszystkim to obnosi, pokazuje, chwali się. Inni to zauważają i potem z tego wynikają kłopoty. A może pokazać ten piękny piórnik na zasadzie podzielenia się tym, zobacz, jakie mam piękne. A wcale nie chodzi tutaj o to, że ładniejsze niż ty. Tak samo myślę, że wychowawcy, zwłaszcza tych młodszych uczniów, są wyczuleni na to, żeby nie było to źródłem konfliktów i podziałów. Chociaż tu znowu jest ogromna rola rodziców. Różnice materialne są. I to po prostu jest to rzecz jakby naturalna częściowo, ale nie musi być to źródło problemów. Dzieci same między sobą budują relacje poza tym, co jest materialne. Potrafią się doskonale bawić i przyjaźnić, mimo że rzeczywiście różnica pod tym względem jest między nimi ogromna. Czyli niekoniecznie są takie klany bogatsi, średnio bogatsi. Niekoniecznie. To też zależy od szkoła, gdzie pracuję. To jest szkoła, gdzie są niewielkie klasy, więc my tych naszych uczniów znamy i tam jest łatwiej jakby wyłapać takie sytuacje, czy zauważyć takie reakcje dzieci. I trzeba z tego zrobić sensowny użytek. No, dzieci też muszą wziąć pod uwagę, że w świecie tak jest, że jeden chodzi piechotą, drugi jeździ Mercedesem. Ktoś ma 5 piórników, a drugi ma 1. Też się muszą nauczyć z tym żyć. To nie musi być koniecznie problem, ale trzeba nad tym pracować. A może jeszcze... Mamy telefon, bardzo proszę. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja mam na imię Krzysztof, pochodzę z okolic Sokółki. Jestem ojcem piątki dzieci, czekamy na 6. Czwórka dzieci chodzi do szkoły i ja mam poważny problem. Chodzi o to, że niedługo rozpocznie się rok szkolny i dzieci powinny pójść na katechezę. A ja z pewnych powodów jestem oczerniany przez swego proboszcza i w tą niedzielę wieczorem po prostu ksiądz wikary nas, byłem z czwórką dzieci u niego na plebanii, nie?
zaprosił nas, kazał siadać, nie? I gdy poruszyliśmy trudny dla niego temat, zaatakował nas i kazał się wynosić. I proszę księdza, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Dziękuję bardzo panie. On właśnie, ten ksiądz wikary, uczy nasze dzieci. Dziękuję bardzo panie Krzysztofie. No jest, nad wikarym jest też proboszcz. Nad proboszczem jest dziekan. Nad dziekanem jest biskup. Ordynariusz. W związku z tym jest ta drabina, z której warto skorzystać, jeśli jest jakaś sytuacja trudna. Nierozmawianie jej zwykle nie rozwiąże, dlatego że dwie strony gdzieś się okopią na swoich stanowiskach. Natomiast no, warto porozmawiać czy z księdzem proboszczem, nie emocjonalnie, tylko merytorycznie. Później ewentualnie też jest dziekan czy biskup. Dziekan to jest taki przełożony dekanatu, organizujący pracę dekanatu. Dekanat to jest kilka parafii złączonych i przez biskupa taki dziekan też jest wyznaczony. Więc może warto tutaj popatrzeć jakiś dyżur w kurii, gdzie ksiądz biskup także spotkałby się z panem. Myślę, że to jest droga, jeśli nie można wznowić tych rozmów, o których rozmawialiście, tak? Bo ja rozumiem, że w momencie, kiedy z danym księdzem jest katecheza i dzieci mają tę katechezę i gdzieś tutaj, no tak jak pan powiedział, miała miejsce taka sytuacja, to też dla samych dzieci później jest trudne uczestnictwo. Co by pani radziła, pani? Myślę, że tu jest jakiś problem personalny, który zupełnie nie dotyczy dzieci, więc przede wszystkim myślę, że ksiądz katecheta nie będzie miał w żaden sposób na względzie, bo będzie uczył dzieci, a problem do rozwiązania jest pomiędzy dorosłymi. I myślę, zależy czego to dotyczy. Tak, tylko trudno teraz na cały świat opowiadać o tym, co się gdzieś w którejś miejscowości konkretnie wydarzyło, albo o braku porozumienia między dwoma mężczyznami, tak? W danej sprawie. No na pewno. Myślę, że nawet w sytuacji, kiedy nauczyciel z którymś rodziców ma jakiś problem taki właśnie personalny, bo to też różnie pojawiają się takie sytuacje, no staramy się na pewno, żeby nie odbiło się to nigdy na dzieciach. Bo co innego jest rozmowa z rodzicami, którzy bywają też konfliktowi, oczekujący czegoś, co jest niemożliwe do wykonania w szkole. A co innego to jest relacja z dziećmi. Myślę, że mądry nauczyciel, mądry katecheta też potrafi rozgraniczyć te dwie relacje. I to pewnie gdyby ksiądz do nas zadzwonił, też by ze swojego punktu widzenia. No nie wiemy o co chodzi, więc trudno tutaj jakąś. Tak, tak, ale zasada jest taka, to co jest między dorosłymi, to jest między dorosłymi. Tak. I nie należy tego ani rodzice, ani też nauczyciele nie powinni na dzieciach tego odbijać, czy rozgrywać dziećmi spraw dorosłych. Podobnie jak żona z mężem, prawda, no, nie powinna grać dziećmi w rodzinie, bo to jest sprawa między mężem i żoną. Podobnie rodzic, nauczyciel. To tak byśmy podpowiadali. A o tej katechezie jeszcze wspomnijmy, bo nieraz bywa tak, że ona jest traktowana po macoszemu przez same szkoły, nieraz przez dyrektorów szkół. Słyszę także o tym, że niektórzy dyrektorzy szkół wymagają co roku, żeby przedkładać zaświadczenie, że dziecko ma uczestniczyć w lekcji religii, co jak słyszę jest też bezprawne i może powodować jakąś taką sugestię, że przecież co roku możesz sobie to zmienić. Z takimi przypadkami spotykają się także nasi telewidzowie. Proszę państwa, nie trzeba co roku, jak raz państwo złożyli, to jest wystarczająca deklaracja. Jest to pewne nadużycie ze strony niektórych dyrektorów. Rzeczywiście stosunek dyrekcji i szkoły jako konkretnej instytucji wobec katechety i jego pracy to jest rzecz niezwykle ważna. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z tym związane. Naprawdę w szkole, gdzie pracuję, jestem traktowana zupełnie na różni i wobec obowiązków, ale też i wszystkiego, co mnie dotyczy, tak jak wszyscy inni nauczyciele.
Myślę, że już po latach, kiedy katecheza jest w szkole, to takie podejrzliwe patrzenie na katechetę chyba już wygasło, tak mi się wydaje. Wszyscy nauczyciele religii mają teraz wykształcenie stosowne, to już ten okres przejściowy może rzeczywiście budził jakieś wątpliwości, one się już skończyły. No i tutaj no, dyrektor to też jest człowiek i jego stosunek i do Pana Boga pewnie, i do Kościoła, i do katechety też się może na tej pracy odbijać. No jest to nieprofesjonalne, ale może się zdarzyć. Mam bardzo dobre doświadczenie ze szkół, w których pracuję. Naprawdę jestem też wspierana, otrzymuję pomoc, jakiej potrzebuję od dyrekcji. Też przy organizacji rekolekcji szkolnych włącza się cała szkoła, dyrektor rozdziela między wszystkich obowiązki. Bardzo się cieszę, że w takim miejscu pracuję i nie muszę ani tam walczyć o byt, ani o jakość tej katechezy. Zresztą w oczach uczniów to też bardzo mocno wpływa na autorytet katechety. Dzieci widzą, jeżeli dyrektor raz czy dwa potraktuje nauczyciela nie tak, jak być powinno, no to dla nich też jest to jakiś sygnał, że przedmiot czy nauczyciel jest troszkę mniej poważny. Tak. Więc apel do dyrektorów szkół, żeby tutaj profesjonalnie podchodzić do spraw, niezależnie od sytuacji osobistej, która może być trudna. Tak. Pani Małgorzato, czas spotkania dobiega końca. To co, 4 września Antosia w szkole? Tak, startujemy obie 4 września. A więc Antosiu, też życzymy Tobie dobrego czasu w trzeciej klasie, żeby to był kolejny szczebel Twojego rozwoju. Rodzicom także tej wytrwałości w edukacji dziecka, bo jak dziecko jest w szkole, to i rodzice też są w szkole. Tak. No i pani, także pani Małgorzato, jako nauczycielce, mamie, katechetce Bożego błogosławieństwa. Dziękuję bardzo. Każda pomoc jest bardzo cenna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani Małgorzata Waczyńska, pedagog, katecheta, mama, nasz gość. Dziękuję. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.